Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Minęła godzina 18, więc właściwie chyba możemy rozpocząć. I jakbym poprosił może kogoś z Państwa, żeby ktoś na czacie napisał, czy jesteśmy w kontakcie i czy jestem słyszalny, ponieważ nie mam tutaj żadnej innej możliwości, żeby to sprawdzić. O, świetnie, pani Joanna Leś się włączyła. Bardzo pani dziękuję w takim razie. Okej, to znaczy, że mogę zacząć. Proszę Państwa, mamy mało czasu, a dużo do zrobienia, więc nie będę przedłużał tego wstępu. Powiem tak, że nazywam się z tym, co też Państwo widzicie na planszy. Nazywam się Piotr Kołodziej i pracuję w Instytucie Filologii Polskiej. Jestem pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracuję tam od wielu lat. Zajmuję się literaturą i malarstwem, także komunikacją wizualną i edukacją na różnych szczeblach. I dzisiejsze nasze spotkanie będzie dotyczyć, jest to jakby ostatnie z tego cyklu w ramach polonistyki otwartej i będzie zgodnie z tym, co Państwo widzicie na planszy, będzie dotyczyć jednego z polskich superbohaterów. Tytuł brzmi: Jaki kraj, taki superbohater, albo o nieśmiertelności narodowych mitów. I jak więc widać, tematyka będzie dotyczyła zarówno jakiegoś bohatera, no tutaj określonego jako superbohater, prawda? I z drugiej strony, na przykładzie tego bohatera, również nieśmiertelności narodowych mitów. Czyli krótko mówiąc, będziemy się zajmować problematyką polską, narodową, więc jakże aktualnie w dzisiejszym kontekście. Zresztą tak się składa, że w naszym kraju ta problematyka mitów, tradycji, poświęceń, umierania, ratowania, zbawiania siebie, innych, to ta problematyka jest w naszym kraju aktualna zawsze. Norman Davis, znany Państwu wszystkim, znakomity historyk, znawca też kultury polskiej, w jednej ze swoich książek, Smok Wawelski nad Tamizą, jest tam taki jeden esej, który dotyczy właśnie narodowej mitologii. I on mówi tak, że wszyscy potrzebujemy mitów, i jednostki, i narody. Rzeczywiście, to jest właściwie cała prawda, święta prawda. Potrzebują mitów pojedynczy ludzie, potrzebują też mitów całe narody. Mitologizujemy sobie na przykład dom rodzinny. Mitologizujemy te kobiety, które nas nie kochały i które nas zostawiły. Mitologizujemy na przykład miejsca, w których chcielibyśmy być, ale nigdy tam nie dotarliśmy. Ile razy słyszymy od naszych żon, mężów: zabrałbyś mnie na Malediwy, prawda? Tam na Malediwach to jest cudownie, prawda? I im bardziej tam nie jedziemy, tym bardziej tam jest cudownie, prawda? To samo dotyczy narodów. Narody też potrzebują mitów, by żyć, prawda? I teraz Davis mówi dalej, że mity niestety albo stety są to przekonania uproszczone. One mogą być oparte na faktach i zazwyczaj są, natomiast bardzo często z tymi faktami niewiele mają wspólnego, prawda? Ale one dają człowiekowi, mity, człowiekowi, całym narodom, one dają trzy podstawowe rzeczy. To znaczy dają nam poczucie początku. Skądś pochodzimy. Na przykład ludzkość lubi sobie wyobrażać, że jest dzieckiem Boga, takiego albo innego, że człowiek jest dzieckiem Bożym. I to powoduje, że mamy poczucie: tak, ja nie wziąłem się z przypadku, tylko jestem Bożym dzieckiem, prawda? Polacy mówią, na przykład ci prawdziwi Polacy, czyli szlachta sarmacka, mówi: my nie jesteśmy stąd, my jesteśmy potomkami wielkiego, wspaniałego, starożytnego ludu Sarmatów, prawda? Więc ludzie potrzebują mieć poczucie, skąd pochodzę, narody również, prawda? Dają nam poczucie, mówi dalej Davis, tożsamości. Ludzie muszą wiedzieć, ludzie chcą wiedzieć, ludzie potrzebują wiedzieć, kim jesteśmy. Na pytanie, kim jestem, człowiek odpowiada tak naprawdę to, co pamięta, albo to, co by chciał pamiętać, prawda? Albo to, jakby chciał, żeby go widziano, prawda? I teraz, żeby powiedzieć o tym, kim jestem, jestem Polakiem, co to znaczy? No to znaczy na przykład, że moja tradycja, moja historia jest taka, że mówię takim językiem, że mieszkam tu, że wyznaję taką wiarę. Mitologia bardzo nam pomaga. Obsługuje nam to poczucie tożsamości. Muszą być takie elementy, które powiem ja, mieszkając w Krakowie, ktoś to mieszka w Łodzi, ktoś to mieszka poza granicami kraju, ale czuje się Polakiem, więc muszą być takie elementy wspólne. I teraz mity świetnie te rzeczy nam tutaj zapewniają, prawda? I trzecia sprawa, o której mówi Davis, to jest poczucie celu. Ja muszę wiedzieć, po co żyję. Polacy miewali różne misje w historii, prawda? Na przykład byliśmy Chrystusem. Czyli nie tylko, że sami zmartwychwstaniemy, ponieważ chwilowo jesteśmy w grobie jako państwo, ale również odkupimy innych, prawda?
bronimy Europy przed muzułmańską nawałnicą, prawda? Z Sobieskim najpierw, teraz w innych trochę okolicznościach, ale gdzieś ta historia, to przekonanie, że mamy misję. My jako naród, mamy misję. To przekonanie gdzieś w Polakach pokutuje, ale to proszę się nie martwić, nie tylko w Polakach. Inni też mają swoje misje. Narody imperialne muszą wymyślać swoje mitologie, żeby uzasadnić, dlaczego kogoś najechaliśmy. Narody najeżdżane, no tu niestety Polska bywała często najeżdżana, musi tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, że nas najeżdżają. Ano, na przykład tak się dzieje dlatego, że jesteśmy Chrystusem. Jak jesteśmy Chrystusem, to musimy umrzeć. Umrzemy w pokorze, poczekamy w grobie, zmartwychwstaniemy, a z nami na przykład cała Europa, prawda? Więc mity, wszystkie te trzy cele, o których mówi Davis, one świetnie nam zapewniają. Za pomocą mitów można ludzi na przykład wykluczać z jakiejś zbiorowości, albo można ich do danej zbiorowości zapraszać. Chcesz pokazać, że jesteś lojalnym członkiem naszej grupy, a no to wyznawaj jakiś mit, prawda? Nie będę mówił konkretnych przykładów ze współczesnego czasu, ale wszyscy to doskonale wiemy, na czym to polega, prawda? Że ktoś uważa coś na temat pewnych wydarzeń w Polsce, prawda? I należysz do nas, jesteś nasz. Jak uważasz inaczej, nie jesteś nasz, prawda? I to dotyczy, i to się dzieje tak zawsze. Mity wzmacniają więź na przykład, mówią znawcy, służą podtrzymywaniu narodowej tradycji, ułatwiają porozumiewanie się członków wspólnoty i tak dalej, i tak dalej. No, ale pełnią też na przykład funkcję kompensacyjną. Nie mam czegoś i mit mi to daje, prawda? Nie mam wolności, ale mit mi daje nadzieję na wolność na przykład, prawda? Dlaczego w XIX wieku wielką furorę zrobiła pewna wojskowa piosenka, w gruncie rzeczy jeszcze Polska nie zginęła, prawda? Ona wyrażała istotę rzeczy, Polska nie zginęła, nie umarła, jak to było najpierw, kiedy my żyjemy, prawda? Dopóki my żyjemy, nosimy, jesteśmy medium polskości. Dopóki my żyjemy, dopóki mamy wspólnotę wyobrażeń, w tym właśnie wspólne mity, do tego momentu Polska nie umarła, prawda? I teraz na dzisiejszym spotkaniu będziemy mówić o jednym superbohaterze. I żeby uniknąć arbitralności, ponieważ można mówić o wielu, u nas bohaterów jest dostatek, prawda? Więc żeby uniknąć arbitralności, trzeba się na kogoś zdecydować, więc zdaje się na Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz napisał oczywiście no, różne rzeczy, prawda? Ale ja powiem o panu Tadeuszu oczywiście, z tego oto powodu, że dom w Soplicowie nazywany jest centrum polszczyzny. Czyli z wszystkich centrów, jakie Polacy mają, to centrum jest najbardziej centralne, prawda? I w tym centrum polszczyzny rozgrywa się akcja. Do tego centrum polszczyzny wjeżdża, wraca po 10 latach nauki biedny pan Tadeusz, prawda? Główny bohater. I widzimy taką oto scenę, że biega po całym domu i szuka komnaty, gdzie mieszkał dzieckiem, będąc przed 10 laty. Biduś 10 lat w domu, jak się okazuje, nie był. Był na tych naukach, w końcu doczekał nareszcie, pisze Mickiewicz, prawda? Biega po całym domu i szuka komnaty. Biega po całym domu dwa wersy, można powiedzieć w pewnym skrócie myślowym. Natomiast 12 wersów ogląda wiszące, byśmy dzisiaj powiedzieli, w przedpokoju obrazy. Jakie obrazy sobie ludzie wieszają na ścianach? No, te, które są dla nich ważne, prawda? To może być Matka Boska, to może być Marszałek Piłsudski. W Soplicowie wisi przede wszystkim dwóch, a może nawet trzech, ale dwóch na pewno Tadeuszów, czyli Tadeusz Kościuszko i Tadeusz Rejtan. Jest jeszcze trzeci obraz, tam jest Jasiński i Korsak i tam właśnie może być albo Tadeusz, albo Samuel Korsak, bo tam było dwóch. I ci Tadeusze, prawda, oni wiszą na trzech obrazach i te obrazy właśnie młody pan Tadeusz ogląda z wielką uwagą. I my się skupimy na środkowym, czyli jeśli mówię centrum polszczyzny, to w tym centrum jest takie centrum. I w tym centrum jest właśnie Tadeusz Rejtan, prawda? Znamy trzy wersje opisu tego obrazu. Ponieważ tak się szczęśliwie składa, że zachował się tak zwany brulion, zachował się tak zwany odpis na czysto, no i wreszcie sam tekst, który został wydrukowany. W brulionie to wygląda tak, no Mickiewicz, to na pierwszy rzut oka wygląda dramatycznie, prawda, ale to nie jest tak dramatycznie wcale, można bardzo łatwo dojść, jak to, co to Mickiewicz pisze, gdy zbliżymy sobie ten moment, gdzie jest opis obrazu Rejtana, to mamy tylko taką informację, że tu z męskim wyrazem Rejtan wąsaty, przecinek i coś tu napisane przekreślił. Potem już jest inny obraz, ówdzie na rumaku dzielnym książę Józef raniony pod strzałem śmiertelnym. Oczywiście wiemy, że ten obraz wyleciał z tej galerii, na jego miejsce wszedł Jasiński i Korsak. Dlaczego? Tu już nie będziemy o tym mówić, bo nie ma na to czasu. W każdym razie Tadeusz Rejtan był od samego początku. Męski wyraz, to wiemy na pewno, i coś przekreślił. Da się rozszyfrować, co on tam napisał pod tą kreską.
On tam napisał tak, tu z męskim wyrazem rejtan wąsaty własne wnętrzności wyd. I tu przerwał, lecz róg trzymał, chciałoby się powiedzieć, przerwał i teraz co on tu chciał napisać? Własne wnętrzności wyd. Co można zrobić z wnętrznościami? Co w ogóle normalni ludzie robią ze swoimi wnętrznościami, prawda? Kto normalny to maluje? Kto normalny to wiesza na ścianie w domu? Założę się, że nikt z Państwa nie ma na ścianach żadnego obrazu leżącego faceta, który coś robi z wnętrznościami swoimi. Wydarł. Tu się nic innego nie nasuwa. On wydziera wnętrzności. Mickiewicz się podrapał po głowie. Mój Boże, no nie może w Soplicowie, centrum polszczyzny, w tym pięknym, baśniowym niemalże dworze, nie może leżeć mężczyzna, który wyciąga z brzucha wnętrzności. Więc przekreślił to. I potem w odpisie na czysto mamy tylko już taką wersję. Tu z męskim wyrazem, rejtan wąsaty i potem przekreślone ówdzie na rumaku dzielny książę Józef. Więc już tu widzimy, że wnętrzności nie ma. Rumak dzielny się pojawia cały czas, prawda? Ale już jest też skreślony, jak się okazuje. I na jego miejsce potem jeszcze się pojawi właśnie ta historia z Jasińskim i Korsakiem, prawda? Więc resumując ten fragment, można powiedzieć tak, że jaką metamorfozę przeżywa rejtan w tym centrum soplicowskim i tym samym, na czym polega robota mitologiczna, można by powiedzieć, praca mitu, na czym polega w rozumieniu i na przykładzie Adama Mickiewicza. Więc wypadają wnętrzności, rejtan wąsaty przestaje być wąsaty w druku, jak się okazuje. Wąsy są nieważne, okazuje się, choć wiemy, że panu Tadeuszu jest to bardzo ważny element, wąsy, prawda, bo wiemy, że wąsale to jest symboliczna, bardzo ważny element stroju całego szlacheckiego, tego wyglądu zewnętrznego, prawda. Wiemy, że jak chcieli najechać na Soplicowo, to do tego się najlepiej nadają wąsale właśnie dobrzyńscy, a nie gładko goleni żokeje, prawda, hrabiego, który tam do tego zajazdu dokonuje, prawda? Więc rejtan przestaje być wąsaty. Pamiętacie Państwo, Andrzej Wajda ekranizował ten poemat, to tam jest taka sytuacja właśnie, że na początku Jacek Soplica ma wąsy, prawda? A później, kiedy zmienił się już księdza Robaka, jest bardzo gładko, ładnie ogolony, prawda? I tutaj tak samo, z wąsów rejtan jest ogolony, siedzi w szacie polskiej, czyli cały czas jest Polakiem, siedzi bardzo smutny, żałośny, mówi Mickiewicz. I teraz co robi? Nie kombinuje z wnętrznościami, tylko trzyma nóż skierowany do łona. Prawdopodobnie się będzie zabijał, prawda? Natomiast przed nim leży Fedon i Żywot Katona, czyli dwie książki leżą. Przestał być wąsatym szlachcicem, demoniakiem, jak mówi o nim Norwid, a stał się intelektualistą. Otóż ten typowy polski szlachcic, intelektualista, czyta starożytnych i za chwilę chyba popełni samobójstwo, prawda? I teraz skąd w ogóle pomysł na Fedona, prawda? Co to jest w ogóle Fedon? Fedon to jest tytuł dialogu Sokratesa przedświetnego, prawda? Spisanego przez Platona. Jest to dialog o nieśmiertelności duszy i wiemy, że Sokrates zanim wypił cykutę, to najpierw dyskutował ze swoimi uczniami, przekonywał ich, że dusza jest nieśmiertelna i de facto nic takiego wielkiego się nie dzieje, kiedy on traci życie, ponieważ to życie jest ważne, ale nie tak ważne, jak wartości jeszcze ważniejsze, na przykład prawda. Więc w ten sposób jednym pociągnięciem pióra, a można by powiedzieć jednym pociągnięciem pędzla na tym obrazie, Mickiewicz zaprasza do Soplicowa Sokratesa i Platona, prawda? Czyli dwóch filozofów greckich, prawda? Sokrates i Platon, ale jednocześnie ten rejtan czyta też Fedona, prawda? Skąd w ogóle wiemy, że Sokrates to robił i dlaczego to jest takie ważne w tym kontekście, to wiemy od Plutarcha z Cheronei, prawda? Bo Plutarch z Cheronei opisał żywot Katona. I w żywocie Katona jest napisane, że Katon, czyli ostatni obrońca Republiki, Rzymianin tym razem dla odmiany, prawda, z pierwszego wieku przed naszą erą, a więc Marek Porcjusz Katon, zanim popełnił samobójstwo, czytał Fedona. Czyli robił dokładnie to samo, mówi Plutarch, co robił Sokrates przed swoją śmiercią. I teraz, jak się okazuje,
Tadeusz Rejtan robi to samo, czyli powiela gest Sokratesa w gruncie rzeczy, a tak naprawdę przede wszystkim Katona, bo Katon to jest ostatni obrońca Republiki, kiedy już było wiadomo, że Pompejusz przegrał, kiedy było wiadomo, że władza tyrańska jest jakby o krok, kiedy dopełnił wszystkich obowiązków w miejscowości Utyka właśnie, którą tu widzimy na mapie, to jest dzisiejsza Tunezja, więc Marek Porcjusz Kato postanowił popełnić samobójstwo, ale najpierw naczytał się Fedona, żeby wytłumaczyć sobie i innym, że to ma sens i że śmierć, życie ludzkie jest ważne. Ale są rzeczy ważniejsze, na przykład Respublika, czyli jakbyśmy to przetłumaczyli na polski, Rzeczpospolita. I teraz takim właśnie ostatnim obrońcą Republiki i ostatnim obrońcą prawdy, jak się okazuje, jest ten biduś spod Nowogródka, czyli Tadeusz Rejtan, który nie wydziela swoich wnętrzności, tylko czyta Fedona i czyta o Katonie. I teraz co takiego, tak wygląda Utyka, nawiasem mówiąc, dzisiaj można to ciągle zwiedzać. I teraz zajrzyjmy na sekundę do Plutarcha, ale nie po to, że nie samego Plutarcha, tylko chciałbym to zapośredniczyć przez powieść, znakomitą powieść Jacka Boheńskiego, Boski Juliusz, bo on opisuje boskiego Juliusza, ale opisuje właśnie jego wojny z Pompejuszem i tam się też pojawia rzecz oczywista, Katon. I teraz Katon, ta sceta z końcówka, jakby sam moment umierania Katona. Katon był, miał niesprawną rękę, ponieważ ludzie z otoczenia podejrzewali, miał niesprawną w efekcie pewnego zdarzenia. Ludzie podejrzewali z jego otoczenia, że on chyba chce popełnić samobójstwo. I dlatego schowali przed nim miecz. Katon wpadł w furię. Czy wy mnie posądzacie o jakieś nierozumne czyny? Prawda? I wszystko, co ja robię, to jest rozumne. Proszę miecz oddać. Więc uderzył w twarz jednego ze sług i bardzo sobie rękę skaleczył, prawda? Więc miał trochę niewładną prawą rękę. Prawda? I teraz przyjąwszy ostatni meldunek, pisze Plutarch Boheński, ledwo drzwi zamknięto, chwycił miecz i zadał sobie cięcie poniżej piersi. Ale nie władał dobrze ręką z powodu opuchlizny, więc cios okazał się za słaby i Katon nie skonał od razu. Spadł z łóżka, przewrócił liczydło. Wiecie Państwo, narobił takiego hałasu, że zaraz się ludzie zlecieli. Co zobaczyli? Widzą Katona całego we krwi, z rozciętym brzuchem, z wnętrznościami, które wypływają, ale jeszcze ich nie wydziera, prawda? Na razie tylko one mu wypływają troszkę, prawda? I co robią? Przerażeni świadkowie zdrętwieli. Przystąpił lekarz. Chciał umieścić z powrotem nieokaleczone wnętrzności Katona w jamie brzusznej i byłby zeszły ranę. Lecz Katon odzyskał nagle przytomność. Zrozumiał, na co się zanosi. Odepchnął lekarza. Wydarł własnymi rękami wnętrzności, rozszarpał ranę, po czym natychmiast zmarł. I teraz zwróćcie uwagę Państwo, że on nie postępuje nieracjonalnie. To nie jest żaden szaleniec. To jest ktoś, kto na zimno, naczytawszy się pierwej, jakby to powiedział Nowi, Sokratesa, Platona, prawda, rozmowy o nieśmiertelności duszy, doszedł do wniosku, że to jest logiczne. Zrobiłem, co mogłem, ale ja nie chcę być poddanym, nie chcę żyć w państwie, które nie jest wolne, kiedy demokracja się kończy. Prawda? Więc dlaczego sobie wydarł wdzięczności? Bo to wygląda na jakiś obłęd. Wydzieranie wdzięczności to jest obłęd. Ale to był jedyny sposób, w jaki ten biduś mógł teraz się zabić. Bo on już nie mógł nic innego zrobić. Oni by go uratowali, więc on mówi, Kato odzyskał przytomność, zrozumiał, na co się zanosi. Aha, wy mi chcecie takie coś zrobić, wy mnie chcecie uratować, prawda? Kiedy ja już postanowiłem się zabić i mam wszystko przemyślane i uargumentowane, prawda? Więc oczywiście co robi? Jedyny logiczny sposób, żeby się pozbawić życia, to jest wydrzeć własne wnętrzności. I to właśnie Katon zrobił i to właśnie Mickiewicz, który był znakomicie wykształcony klasycznie, on to wszystko znał po prostu, więc oczywiście stylizuje tego Katona z Soplicowa na Boskiego, znaczy no, Katona z Soplicowa, czyli Rejtana, no, na właśnie Katona z Utyki. I teraz popatrzcie Państwo, dzięki temu zabiegowi, mały dwór z drewna, lecz podmurowany, pisze Mickiewicz, on jest podmurowany bardzo głęboko. Fundamenty tego dworu sięgają aż do starożytnej Grecji i do starożytnego Rzymu. I te fundamenty, one na końcu tych fundamentów są wartości większe niż życie. Co to jest ludzkie życie w sytuacji, kiedy zagrożona jest prawda,
Co to jest ludzkie życie w sytuacji, kiedy zagrożona jest demokracja? To są wartości, to jest fundament, na którym stoi centrum polszczyzny. Nam się wydaje, że być Polakiem to znaczy Polakiem, prawda? Jak się okazuje, Adam Mickiewicz, urodzony na terenie dzisiejszej Białorusi, żeby było jasne, piszący po polsku, żeby było jasne, tekst, który się zaczyna, żeby było jasne, Litwo, ojczyzno moja, i jeszcze jak niektórzy mówią, z matki obcej, prawda, bo jest też taka koncepcja, czy taka teoria, całe rozważania na temat żydowskiego pochodzenia matki Adama Mickiewicza, a więc ten miks kulturowo-narodowy jest taki, mówię to dlatego, żeby mieć świadomość, co to znaczy być Polakiem. Nie wszyscy sobie to uzmysławiamy. Na przykład ten prosty fakt, że centrum polszczyzny jest zakorzenione głęboko w Europie. Do kompletu tych korzeni oczywiście jest jeszcze potrzebny korzeń chrześcijański, ale on jest. On jest jeszcze wcześniej, bo tam są jeszcze inne obrazy. Jest Matka Święta, co Jasnej Broni Częstochowy. Jest Matka Święta, która w Ostrej świeci bramie. Jest jeszcze trzecia, do której Mickiewicz, jak był mały, był wożony przez swoją mamę w Nowogródku, więc tam jest też ten bardzo mocny fundament chrześcijański. Syn tej matki umarł za prawdę. Okazuje się, że cała kultura europejska zbudowana jest na wartościach większych niż życie. Okazuje się, że fundament, centrum polszczyzny stoi na wartościach, jest zakorzeniony w tych wartościach właśnie głęboko, głęboko europejskich, prawda? I teraz, żeby o tym wszystkim powiedzieć, Mickiewicz wziął właśnie Katona, to znaczy właśnie Rejtana Tadeusza, prawda? I teraz, kiedy popatrzymy, co my o Rejtanie tak naprawdę wiemy, prawda? Bo i to jest taki fragment jakby notatki takiej, powiedzmy, encyklopedycznej i my naprawdę bardzo mało o tym człowieku wiemy. Wiemy, że protestował w 773. To był ten moment, kiedy Polacy podpisywali własnymi rękami, podkreślmy, podpisywali traktat o rozbiorze, czyli jakby legalizowali rozbiór Polski, prawda? On tam protestował, to wiemy, i wiemy, że wrócił potem do swojej Chruszczówki, Gruszówki, prawda? Popadł w obłęd i najprawdopodobniej popełnił samobójstwo, kalecząc się szkłem. I to jest that's all, prawda? Czyli nawet nie wiemy na 100%, czy on samobójstwo popełnił. Skaleczył się szkłem, ale jak? U Mickiewicza on siedzi z tym nożem, on tam żadnego szkła nie ma, coś kombinuje przy brzuchu, prawda? Ale tyle, nic nie jest pewne, nic nie jest potwierdzone. Jak popatrzymy do źródeł historycznych, prawda? Mickiewicz pisze Pana Tadeusza w latach 32-34, prawda? 1800 oczywiście, więc na przykład mógł znać już to, co znał, to, o czym wiedział Julian Ursyn Niemcewicz, który jest autorem pierwszej, można by powiedzieć, biografii Mickiewicza, Rejtana. Z roku 1821, więc zwróćmy Państwu uwagę, że to jest Rejtan zmarł w roku 1780, prawda? Miał zaledwie 38 lat, a pierwsza biografia powstała dopiero w roku 1821. Przypomnijmy sobie jeszcze, że akcja Pana Tadeusza rozgrywa się w latach 1811-12, prawda? Pan Tadeusz, ten główny bohater, wraca do domu po 10 latach. Czyli wyjechał z nauk, które tyle trwały, prawda? Wyjechał więc w roku 1801, prawda? Z domu. Czyli jak biegał po domu i tam oglądał te swoje portrety, no to te portrety w latach 90. musiały tam już wisieć, prawda? Czyli już w latach 90. wisiał portret Kościuszki, co akurat jest możliwe, ale nie taki, jak Mickiewicz namalował. Wisiał tam też portret Rejtana, czyli zmarł Rejtan w 80., a już co najmniej w 90. wynikałoby z tej mitologicznej figury Soplicowskiej, wynikałoby, że już był otoczony kultem, prawda? Bo wieszano go na ścianach, prawda? Ale pamiętajmy, że Rejtan był ziomkiem Mickiewicza. To jest poseł ziemi nowogródzkiej, prawda? Zresztą wszyscy ci, którzy są tam w Soplicowie, to są bohaterowie właśnie tej małej ojczyzny, troszkę większej Litwy, troszkę jeszcze większej, czyli Litwy Polskiej, prawda? I wreszcie Europy, jak się okazuje, prawda? I teraz w roku 21. Niemcewicz pisze tak, że on po prostu popadł, nie mógł znieść srogiego ciosu, jakim był rozbiór, popadł w pomieszanie zmysłów, odwieziono go do Litwy i teraz co robił? Czyli 773 był ten Sejm, a zmarł dopiero 7 lat później. Nie poznawał nikogo, nie cierpiał odzienia, czyli nago latał, jak się okazuje, prawda? Nie przyjmował pokarmu, jak tylko oknem, wyobraźcie sobie to Państwo, przez 7 lat tylko oknem, i kiedyś podano mu szklankę, stłubią i ostrzem żywot sobie rozeżnął, prawda? Czyli wynikałoby z tego, że on po prostu rozbił szklankę, jedyny ostra broń, prawda? I zamiast sobie podciąć żyły, zamiast sobie podciąć gardło, on sobie rozciął brzuch,
tak się okazuje. Mam pewne wątpliwości. Niemcewicz pisze, że tak zginął godny wielkich Rzymian, godny czasów Katona. Czyli ta cała jego biografia, którą pisze Niemcewicz, to jest tak naprawdę jedna wielka mitologizacja, pisana post factum 40 lat po, czyli właściwie z legend opowieści. Henryk Grzewuski, autor Pamiątek Soplicy w latach 30., to zostało wydane trochę później, ale ten akurat fragment o Rejtanie powstał w latach 30., czyli mniej więcej w czasie, kiedy Mickiewicz pisze swojego Pana Tadeusza, prawda? I teraz chciał biec na pokoje, jak zobaczył, że przyjechał pewien żołnierz rosyjski do jego rodzinnej posiadłości i tak wpadł w zapamiętanie, że rozbił szybę u okna i szkłem sobie uraził jelita. To jest przepiękna formuła, urazić sobie jelita szkłem, bo to nam załatwia wiele spraw, prawda? Bo nie wiadomo, czy sobie sam uraził, czy na przykład napierał na tą szybę i ta szyba pękła i mu się wbiła do brzucha, prawda? Ale co tu jest ważne jeszcze? Bo ta mitologizacja idzie jeszcze dalej, bo Grzewuski, zwróćcie Państwo uwagę, że przytomność wróciła Rejtanowi, czyli był szalony, ale potem oprzytomniał. Po co? Żeby się wyspowiadać, żeby pojednać się z Panem Bogiem, mało tego, żeby jeszcze swoje cierpienia ofiarować za ojczyznę. Prawda? Czyli w ten sposób otwiera się chrześcijańskie, katolickie, polskie niebo dla tego bohatera, bo jako samobójca rzymski nie ma takiej możliwości. Legenda miejscowa, tam gdzie, skąd pochodził Rejtan, mówiła, że prawdopodobnie on jest pochowany w podziemiach kościoła obok miejscowości, obok Gruszówki, prawda? No tak wierzono w to, choć to było niemożliwe z powodów właśnie takich, że samobójców się na świętej poświęconej ziemi wówczas nie chowało. Potem się okazało, jak zrobiono badania, że w ogóle ten kościół nie ma żadnych podziemi, bo stał na bagnach, prawda? I to nawet te podziemia były wymyślone, już nie mówiąc o tym, żeby tam jakiś Rejtan Tadeusz leżał, prawda? Józef Szujski, najwybitniejszy XIX-wieczny znawca tych czasów i historyk tutaj z Krakowa, rektor uniwersytetu i tak dalej, Stańczyk. Więc on wygłosił taki odczyt, i który potem był opublikowany w 1872. I on mówi tak, Rejtan popadł w obłęd i popełnił samobójstwo, połknąwszy ostry kawałek szkła w obłąkaniu. Chyba Szujskiemu naukowcowi można by bardziej wierzyć, połknąwszy ostry kawałek szkła. Prawda? Bo teraz popatrzcie Państwo na geniusz Grzewuskiego, który w Pamiątkach Soplicy mówi, że szkłem sobie uraził jelita. Bo na tym polega praca mitu. Mimo, że uraził sobie jelita, czytaj, zrobił jak Katon. Rozciął brzuch i tak dalej. Natomiast Szujski mówi, że połknął ostry kawałek szkła. Uraził sobie jelita. Tyle, że od środka. Ale oto to już jest mniejsza, prawda? Ważne, żeby coś zrobił z wnętrznościami, prawda? Więc niezależnie, praca mitu polega na tym właśnie, że my tak to wszystko kombinujemy, tak to opowiadamy, żeby zawsze wyszło, że Rejtan był katonem. Nawet jeśli pisze to Józef Szujski, czyli nie pisze mitoman, prawda, albo pisarz, prawda, tylko kreujący jakąś fikcję literacką, ale pisze to wybitny, no wtedy najwybitniejszy historyk. Jak Polska odzyskała wolność, wysłano na miejsce do Gruszówki najwybitniejszego polskiego antropologa. Nie chcę powiedzieć ever, prawda, ale na pewno wybitnego, późniejszego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zrobili badania. Wydał specjalną broszurę, posiedzenie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, prawda? I teraz co mówi ten wybitny antropolog Kazimierz Stołychwo? Według tradycji miejscowej zmarł miejscą samobójcą, według tradycji miejscowej kazał sobie podać szklankę wody, potem rozbił i ostrym odłamkiem rozpiął sobie brzuch. Zwróćcie Państwo uwagę, ile tu robi zastrzeżeń, zabezpieczeń ten wybitny naukowiec polski, antropolog. Wszystko jest według tradycji miejscowej, nic nie jest pewne. I tu się pojawia wersja taka, że owszem, rozbił szklankę, ale rozciął sobie brzuch z zewnątrz, czyli nie łykał tego. I podobno jeszcze miał krzyczeć, tak jak te jelita moje wleką się po ziemi, tak teraz będzie się wlókł los naszego kraju, prawda? Wszystko oczywiście wymyślone. Ostatni właściciel Gruszówki z rodu Rejtanów, hrabia Henryk Grabowski, który z tym profesorem Stołychwą właśnie rozmawiał, to on mu powiedział wprost, Rejtan poderżnął sobie gardło kawałkiem szyby z okna, prawda? I tu jest pewien kłopot. Bo jak sobie poderżnął gardło, to nie zmarł jak Katon, prawda? Więc te wszystkie, a natomiast no, ta śmierć wygląda na najbardziej
nie chcę powiedzieć logiczną, bo trudno użyć tego słowa, kiedy się mówi o obłąkańczej decyzji jakiegoś człowieka, który się kaleczy po to, żeby się zabić. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że podrżnięcie gardła wydaje się dość logiczne, no żyły ewentualnie, ale brzuch, prawda? To jest chyba najtwardszy dowód, że Katon jest stylizowany na, znaczy, przepraszam, Rejtan jest stylizowany na Katona i że ta postać podlega właśnie czegoś, o czym teraz, o czym w ogóle podczas tego wykładu chcę mówić, czyli właśnie na czym polega mitologizacja. Rejtan się świetnie do tego nadawał, ponieważ właśnie miał w sobie ten obłęd i było to domniemanie, że ten obłęd jest z powodu polskości, no i jeszcze właśnie zasłynął też z tego protestu na Sejmie, o którym jeszcze sobie teraz powiemy, prawda? Ten hrabia Gragowski, on zasłynął też, wiecie Państwo, z tego, że sam protestował na Grejtan w 21 roku, kiedy zawierano traktat ryski z bolszewikami i on mówił, że zdradzono braci Białorusinów, prawda? Oddaliśmy Białoruś Rosji, prawda? I Grabowski protestował, wzorując się jakby na swoim no, poprzedniku, prawda? Z wspaniałym nazwiskiem i też kimś, kto protestował przeciwko zdradzie. Ten Grabowski mówi, że pochowano samobójcę prawdopodobnie w zakątku ogrodu i nie bardzo było wiadomo nawet, gdzie to jest i on twierdzi, Grabowski, że pochowano go własnym sumptem, zbudowano taką neogotycką kaplicę, prawda? I profesor Stołychwo, tu widzimy całą ekipę, która zajmowała się tymi badaniami na miejscu, oni znaleźli rzeczywiście grób, bardzo płytko. Widzicie Państwo na zdjęciu, to jest bardzo płytko pod ziemią i co się okazuje? Że tam były zwłoki domniemanego Rejtana oraz fragmenty innego szkieletu i cały grób był bardzo zdewastowany. Może miejscowi bardzo kochali Tadeusza Rejtana, może wieszali w Soplicowach i innych dworkach jego wizerunki, ale jakoś, żeby zatroszczyć się go, o jego grób, to nie bardzo. Okazuje się, że przez wiele lat ten grób był rozkradany. Po prostu kradzież cegieł, piasku dookoła i on się po prostu zapadał. I w efekcie ten nasz wielki narodowy bohater, no, jeśli to w ogóle jest on, profesor Stołychwo twierdzi, że to może te zwłoki pomieszane z innym szkieletem niestety, co niedobrze świadczy o tych miłośnikach narodowego mitu i narodowego herosa, że to są właśnie te, i teraz co on mówi Stołychwo? Zrobił całą taką, no, specjalista, antropolog, prawda? I mówi tak, co on mówi? Że u tej postaci badają, jak się bada sklepienie czaszki i tak dalej, cechy męskie nie są zaznaczone. Wszakże nie jest wykluczone, że to może być mężczyzna o konstrukcji hipoplastycznej do pewnego stopnia, co się łączy zwykle ze słabym rozwojem szkieletu, przypominającym poniekąd typ żeński. Co się, proszę Państwa, okazuje, że ten z męskim wyrazem Rejtan, o którym pisał Mickiewicz i na szczęście się z tego wycofał, to był typ żeński. On nie był twardym mężczyzną, jak się okazuje, takiego sobie wyobrażamy wielkoluda, tylko po prostu delikatna, niemalże żeńska konstrukcja, prawda? To się wszystko dzieje, to jest to miejsce zaznaczone na mapie, które Państwo widzą, to jest właśnie miejsce, gdzie, no, gdzie jest gruszówka, gdzie jest ten właśnie cały domniemany grób, gdzie był, prawda? I to dzisiaj, to jest rysunek jeszcze z tamtego, powiedzmy z XIX wieku, Napoleona, Mateusza, Tadeusza, Ordy. Zwróćcie Państwo uwagę, Napoleon, Tadeusz, to tak musi być, prawda? Jeszcze jest Mateusz, ale tego nie będę otwierał, prawda? I teraz tak wyglądał ten dwór. Dzisiaj jego stan jest, powiedzmy, taki, oczywiście to wielokrotnie przebudowany, zachowała się ta murowanka, więc w którymś z tych okien Rejtan dokonał tego samobójstwa, prawda? Napił się na szybę, jak pchał, albo sam sobie ją wbił, albo szklankę połknął, albo szklanką się przeciął, whatever. Ważne, że się zabił i zginął jak Katon, prawda? Więc to się wszystko działo w tym domku, w tej murowance. To jest ta kaplica, którą potem zbudowano, w którym miały znajdować się później te zwłoki. Jest tam też taki pamiątkowy kamień. Natomiast my, proszę Państwa, nie znamy, jako my, naród, nie znamy Rejtana jako tego, który umiera. To zresztą przed chwilą o tym mówiliśmy. My wiemy, my go przede wszystkim znamy, jak on leży na Sejmie i rozdziera koszulę. To my wiemy na 100%, prawda? A skąd to wiemy? Matejko nam to namalował. Jan Matejko, jeden z najważniejszych polskich twórców narodowej wyobraźni. Można by ich policzyć na palcach jednej ręki, tych wielkich kreatorów, jak Sienkiewicz właśnie, czy Matejko. Jan Matejko
od razu sobie to powiedzmy na wstępie, on nie malował obrazów historycznych. To była wyłącznie historiozofia. Stąd też, jakby, gdyby szukać prawdy historycznej w tych obrazach, nie bardzo będzie to łatwe, chyba że szukamy prawdy o pewnych procesach, o pewnych długotrwających zjawiskach, na przykład takich jak proces upadania Polski, prawda? I teraz sławne obrazy, Andrzej Osenka, znawca zagadnienia, podkreśla, że sztuka ma kapitalne znaczenie, jeśli chodzi o kreowanie narodowej wyobraźni, bo ona jakby robi trzy rzeczy, te sławne obrazy to robią, prawda? Bo nie trzeba czytać całej trylogii, prawda? Ileż tam set czy tysięcy, może nawet stron. Wystarczy obejrzeć jeden obraz Matejki, żeby już się podnieść na duchu i, prawda, zobaczyć, tak, tak, my Polacy dajemy radę, prawda? Bo sławne obrazy, mówi Osenka, robią trzy rzeczy. Jednoczą wokół siebie ludzi grup społecznych, prawda? Jednoczą w sobie, bo one jakby ogniskują pewne zjawiska, na przykład rejtan, o tym zaraz powiemy. I jak mówi Osenka, i słusznie mówi przecież, współtworzą mity. Do tej długiej sztafety mitotwórców opisujących figurę Tadeusza Rejtana dołącza oczywiście, może najgłośniej, choć nie używa żadnego słowa, Jan Matejko, bo raczej się nie pamięta o tym obrazie Soplicowa, Żeruskiego, ktoś tam może gdzieś kiedyś czytał, prawda, Niemcewicza, pamiętniki, okej, Matejkę widział każdy, prawda, więc w tej sztafecie kreowania wyobraźni, budowania figury, jak to mówi Brodel, tak zwanej struktury długiego trwania, czy też jak mówi Kłakówna, na przykład figura długiego trwania, prawda, to jest figura długiego trwania, można by powiedzieć, że ona jakby żyje ponad głowami wieków i pokoleń, podajemy sobie tego Tadeusza Rejtana, a raczej jego wyobrażenie i ten Rejtan raz na jakiś czas, jak się okazuje, jest nam potrzebny, żeby coś powiedzieć o nas, kim my jesteśmy, skąd się wzięliśmy i po co żyjemy, prawda? Czyli dokładnie to, o czym pisał przywoływany na wstępie Norman Davis. Ten obraz znajduje się w Zamku Królewskim w Warszawie. Pod względem artystycznym nie jest to specjalnie udane dzieło, wystarczy popatrzeć na kompozycję, na ten dziki tłum osób, które tam się znajdują, prawda? Pełny tytuł: Rejtan, upadek Polski. Wystarczyłoby zrobić całe zajęcia na temat tego tytułu. Dlaczego tak się dzieje, że wszyscy pamiętają Rejta, a nikt nie pamięta upadek Polski, prawda? A tytuł jest taki właśnie. On tu maluje upadek Polski. To jest obraz polskiej hańby. Ci wszyscy ludzie, ten dziki tłum stojący wokół Rejtana, z małymi wyjątkami, bo jest tam na przykład Samuel Korsak, to są ludzie, to są zdrajcy, to są okropni zdrajcy. To jest prawie, nie mówię, że wszyscy, prawie wszyscy tam, potrafimy ich zidentyfikować, to są zdrajcy. To jest moment największej hańby. Polacy własnymi rękami podpisują traktat rozbiorowy w polskim Sejmie. To się wszystko dzieje w polskim zamku. Jest tam też król, zaraz go jeszcze przybliżę, a nad wszystkim czuwa caryca Katarzyna. Malowana wprawdzie, ale jak żywa, prawda? Nawet wielkościowo jest taka sama jak wszyscy bohaterowie, prawda? Ona nad tym czuwa, ona jest playmakerem tego wydarzenia, wszystkich ma tam w kieszeni, poza Rejtanem. Za drzwiami widzimy jeszcze żołnierzy rosyjskich. Oczywiście scena taka nigdy nie miała miejsca. Ludzie, którzy tam są, nigdy się w tym miejscu razem nie spotkali. Jak ten obraz pojechał na wystawę paryską w końcu, bo w Polsce się spotkał z dużymi pomrukami niezadowolenia, zwłaszcza tych takich sfer konserwatywnych, prawda, to Tarnowski na przykład mówi tak, no bo co taki za granicą człowiek może z tego obrazu zrozumieć, prawda? Francuzi sobie go oglądają. Jeden mówi tak, ten co leży na ziemi zgrał się w karty, jak wskazują rozsypane dukaty, chce sobie w łeb strzelić, a ci trzej mu perswadują, że nie ma, no bo co tak bardzo rozpaczać, prawda? Tak nasze najświętsze narodowe wartości. Najświętszy polski bohater, Francuzi widzą w nim karciarza, który się chce zabić, bo przegrał w karty, prawda? Witkiewicz mówi na tej samej wystawie, słyszy innych rozmawiających, prawda? Rejtan jest tureckim posłem, którego dzielni Polacy, Poniński, Branicki wyrzucają za drzwi. Turecki poseł. Wiecie Państwo, ale przecież ten typowo polski strój szlachecki jest tak strasznie typowo turecki, prawda? Jak ktoś na nas patrzy z Francji, to widzi, nie widzi, niestety nie widzi Europejczyka po stroju patrząc. Jak Europejczyk, to jest ten na biało ubrany w środku, prawda? Natomiast Rejtan wygląda jak turecki poseł, więc tak sobie Francuzi to tłumaczą, prawda? A ci porządni,
Choć wiadomo, że na obrazie Matejki to są archetypy zdrady w ogóle. Toniński w ten na czerwony, jeszcze zaraz o nim powiem, prawda? Oni są porządni w ich rozumieniu. Jak bardzo można wypaczyć ideę obrazu, kiedy nie zna się właściwego kontekstu, prawda? Ignacy Kraszewski mówi tak, jest to szulernia, słyszę Francuzów, prawda? Jest to szulernia, polski Sejm. Jedni się kłócą, ten pijany leży na ziemi, za drzwi widać żołnierze, co ich przychodzą wziąć do kozy. Prawda? Czyli na szczęście są żołnierze, nie radzieccy jeszcze, ale rosyjscy, którzy wezmą wszystko, całe towarzystwo do kozy, prawda? Policzkować trupa matki się nie godzi, tak mówi Kraszewski. Co ty, Matejko, zrobiłeś? Trup matki został spoliczkowany, prawda? Dzisiaj żaden Polak, no nie chcę, tak mówię w pewnym skrócie myślowym, prawda? Ale dzisiaj, kiedy się mówi o tym obrazie, nie widzimy policzkowania trupa matki. My raczej widzimy szlachetność Rejtana. Na tym polega praca mitu, prawda? Tadeusz Rejtan leży rzeczywiście szlachetny, prawda? Rozerwana koszula na piersiach. W kulturze europejskiej ten gest jest znany, prawda? Jak przyprowadzono Jezusa do arcykapłana i jak Jezus powiedział, że jest Bogiem, czyli wygłosił największe bluźnierstwo, jakie religijny Żyd może usłyszeć, prawda? Wyznawca jedynego Boga, nagle ktoś mu mówi, że on jest Bogiem. No to arcykapłan rozda szaty na takie bluźnierstwo. I teraz Tadeusz Rejtan robi to samo. Na takie bluźnierstwo. Polska upada, Polacy podpisują, Toniński go wyrzuca, rozdziela szaty, prawda? Jak popatrzymy na jego twarz, widzimy tu wszystko. Tu są pozytywne i negatywne rozmaite emocje narysowane, prawda? Jest szlachetność, jest też szaleństwo. Jest obłęd, ale jest też taki jakiś niemalże nieziemski spokój. Oczy widzące gdzieś na wylot, prawda? Gdzieś kontaktujące się z jakimś uniwersum, prawda? Być może patrzy tylko na Ponińskiego, ale patrzy przerażony, załzawione oczy, lekko rozchylone usta. No widać, że jest to obłęd. Ale jednak widać też wielką taką szlachetność i natchnienie. Mój Boże. Jak się teraz zobaczy, jak wyglądał prawdziwy Tadeusz Rejtan. Otyły. Łysy. Z jakimś absurdalnym wąsem w ogóle, prawda? Poczciwy. Pamiętajmy, że Rejtan miał 38 lat, jak zmarł. Nie wiem, na ile Państwo szacują, ile wygląda ten człowiek tutaj. Na pewno nie na 30, wtedy, kiedy leżał tam na ziemi. To prawdopodobnie ten obraz jest i tak wyidealizowany. Dlatego, że wiecie Państwo, to jest tak trochę, jak dzisiaj ktoś chce sobie zrobić zdjęcie do dyplomu, to zawsze tamten fotograf trochę mu, a to cienie pod oczami mu retuszuje, a to jakieś znamie usunie, prawda? Więc prawdopodobnie ten obraz, ten Rejtan i tak jest bardziej, no, ładniejszy, powiedzmy w skrócie, niż Rejtan prawdziwy, prawda? Jak się teraz porówna, i teraz na czym jeszcze polega problem? Ten sam Kazimierz Stołychwo, analizując również wizerunki Rejtana, mówi tak, niestety zarost typowy męski rozwinięty był u Tadeusza Rejtana słabo, o czym świadczą wąsy sztucznie powiększone przez pożyczkę z brody. Czyli ten nasz największy hero narodowy, albo jeden z największych, w każdym razie najbardziej żywotny chyba ze wszystkich, jak się okazuje, nie dość, że to był typ kobiecy, to jeszcze miał słabe wąsy i żeby wyglądać jakoś na twardziela, to sobie robił pożyczki z brody, prawda? Nie brzmi to dobrze, prawda? Jak się popatrzy teraz na czym polega idealizacja, na czym polega mitologizacja, której dokonuje Matejko, to widzimy, że trzeba mu wąsy przystrzyć, trzeba zrobić ciemniejsze, trzeba zrobić w ogóle męskie, a nie damskie, trzeba głowę przekształcić, trzeba oczy zmienić, trzeba włosy inaczej ułożyć, trzeba wszystko zmienić. Jeśli to ma być bohater narodowy, który idzie do polskiego nieba jeszcze potem, to nie może wyglądać jak ten facet po lewej stronie, prawda? Jak zobaczymy inny wizerunek, już późniejszy, bo oba te wizerunki Matejko musiał znać, prawda? Bo ten jest, tamten był z XVIII wieku, powiedzmy z czasów Rejtana, natomiast ten jest z pierwszej połowy XIX. To do tego kompletu dochodzi jeszcze nadciśnienie, prawda? Otyłość i może i alkoholizm nawet, trochę żartuję, prawda? Ale tak wygląda, jakby lubił czasem wypić, prawda? I jak się porówna z tym, co Matejko ostatecznie zrobił, to widzimy, na czym polega praca mitu, na czym polega kształtowanie zbiorowej wyobraźni, jak szlachetnieje w tym swoim cierpieniu, w tym swoim obłędzie, jak staje się namiętny, jak staje się gorący, prawda? Krótko mówiąc, jak wchodzi do narodowego panteonu ten spokojny, otyły, w średnim wieku mężczyzna po lewej stronie. Na piersiach to jest bardzo duże zbliżenie, więc widzimy też fakturę obrazu. Jest ryngraf maryjny, prawda? Do tego jeszcze wrócę za chwilę. W każdym razie tu jest Maryja, ten skrót taki na tym właśnie ryngrafie, to jest właśnie napis Maryja,
I tu są jeszcze wiele innych symbolicznych rzeczy. Widzimy na przykład szablę z wizerunkiem Maryi, oczywiście obok leży pierścień z orłem, prawda? Jak popatrzymy, tutaj są rozsypane, możemy rozpoznać, że to są po prostu ruble, które toczą się w stronę zdrajców. Ci główni trzej zdrajcy to jest Poniński, Szczęsny Potocki i Ksawery Branicki. Oczywiście tylko Poniński mógł być na tym Sejmie, bo był marszałkiem tego Sejmu, ale oczywiście nie był wtedy, kiedy Rejtan się przewracał, o ile w ogóle. Natomiast tamci dwaj pojawili się w tym miejscu tylko dlatego, że byli z Konfederacji Targowickiej, późniejszej, prawda? Ten po lewej, Szczęsny Potocki, miał zaledwie 21 lat, był w ogóle za granicą, kiedy był ten Sejm. Więc oczywiście nic wspólnego z Rejtanem nie miał, ale Matejko go tutaj umieszcza po to, żeby powiedzieć nam, namalować upadek Polski, czyli proces, który się zaczął oczywiście wcześniej, ale powiedzmy symbolicznie właśnie tym traktatem, 773, a kończy się Targowicą, prawda, i rozbiorem, czyli tym, co zrobił Szczęsny Potocki i Ksawery Branicki. Na górze widzimy te oczywiście carycę Katarzynę, w loży siedzi Mikołaj Repnin, ambasador rosyjski, oczywiście nie było go tam. I jeszcze wtedy w ogóle nie był ambasadorem. Widzimy pod spodem Kołłątaja, którego też tam nie było. On patrzy przerażony na króla, którego też tam nie było. A na pierwszym planie Franciszek Salezy Potocki opuszcza Sejm. Prawdziwy Potocki od roku już nie żył, prawda? Ale Matejko tutaj, to był ojciec tego Szczęsnego Potockiego. Matejko tutaj go wprowadza z różnych powodów, nie będziemy tego wątku rozwijać. W każdym razie na tym obrazie nic się z historią nie zgadza. Natomiast wszystko się zgadza, jeśli chodzi o historiozofię i jeśli chodzi o wykład o upadaniu Polski. To jest wykład, z którym można polemizować, z którym można się zgadzać, ale jest to pewna wizja historyczna, a właściwie historiozoficzna, którą Matejko namalował. Trzeba powiedzieć, miał na dobry pomysł, prawda? Bo miał do dyspozycji tylko jeden kadr i na tym jednym kadrze zdołał zawrzeć historię upadania Polski rozłożoną na całe dziesięciolecie. I teraz jak popatrzymy na tego Tadeusza Rejtana, to nam się wydaje, że on tak wygląda, ale jak popatrzymy na szkice, zwróćcie Państwo uwagę, zachowało się wiele szkiców i teraz możemy dokonać czegoś takiego, jak zrobiliśmy z panem Tadeuszem. Znaczy możemy zobaczyć, jak się robi mit. Mickiewicz skreślał, dodawał, prawda, zmieniał, wyrzucał i tutaj tak samo, Matejko zwrócił uwagę, czyli okazuje się, że to rozdzieranie koszuli to Matejko wymyślił. Bo on przecież jeszcze brał pod uwagę opcję taką, takiego aktora upozowanego, który umiera rozpaczliwie na scenie, ale za chwilę wstanie, ukłoni się i pójdzie do garderoby. Oczywiście tak nie może wyglądać dramatyczny protest Herosa, prawda? Inna wersja jest tak, jest obłęd, pokazuje ręką w górę, trochę jak kibic piłkarski, też Matejko zrezygnował, koszuli nie rozdziela, prawda? Jeszcze inna wersja, Rejtan wygląda jak Jezus. Gdyby namalował go jak Jezusa, nawet broda, nawet kornę cierniową można tutaj zobaczyć przy dobrej woli. Nie rozdziela koszuli na rozdartą, wisi na krzyżu, co by było w ogóle bez sensu. Przecież Rejtan nie był żadnym Jezusem, prawda? Więc zrezygnował z tego Matejko i daje opcję taką. Tutaj rozdziela koszulę. Ale zwróćcie Państwo, jak wygląda. Czy tak może wyglądać narodowy bohater, jak demon, z tymi spiczastymi łóżkami, z tymi brwiami zaciśniętymi? Rozdziela koszulę, okej. Okay. Ale wygląda zbyt demonicznie. Tutaj to już nawet można by bez komentarza zostawić. Na górze po spożyciu najprawdopodobniej, prawda? Na dole jakiś zapłakany kozak, który rozdziela, to wszystko nie są narodowi bohaterowie. To nie tak się robi. Ostatni przykład, który Państwu chcę pokazać, to widzimy jakiegoś starego mężczyznę, który leży z szeroko rozstawionymi nogami, niby rozdziela koszulę, ale to wszystko się nie nadaje do narodowej mitologii. Narodowej mitologii musi być tak. Musi być piękny, musi być szlachetny, musi być zdesperowany, musi być w obłędzie, ale jednocześnie nie w obłędzie. Musi robić też to na zimno. Co się działo wtedy? Co mógł wiedzieć Matejko, prawda? Na przykład mógł znać fragment Przestróg dla Polski Staszica, który mówi tak, że Rejtan rzuca się w progu i jęczy, zdepczcie mnie i kaleczcie, prawda? Jeden Rejtan, mówi Staszic. Staszicowi można chyba wierzyć, prawda? Ale za chwilę Józef Wybicki, to ten od hymnu, pisze książkę Życie moje i mówi tak, trzech posłów zostało i Rejtan i Korsak padli na ziemię. No to albo Rejtan pada sam, albo pada z Korsakiem, prawda? Julian Ursyn-Niemcewicz w tej już przywoływanej biografii mówi tak, Rejtan padł w progu na ziemię, prawda? A potem wołał na próżno, zostało 15 posłów,
wkrótce tylko sześciu, straciwszy głos, ścicha tylko narzekał Rejtan, lecz Korsak stanął w drzwiach i wołał na arbitrów zawarto. Czyli Niemczewicz też mówi o Korsaku, że nie tylko Rejtan się rzucał, nie tylko Rejtan protestował, było kilku, kilkunastu na pewno, natomiast Korsak był, ważną rolę tam odegrał. Co pisze Niemczewicz w innej wersji pamiętników, że Korsak i Rejtan zawalali swymi ciałami progi. Prawda? Dlaczego Matejko nie namalował Korsaka? Dlaczego przynajmniej obu ich nie namalował, skoro wszyscy ludzie, chyba możemy wierzyć Wybickiemu, Staszicowi, Niemcewiczowi, oczywiście to się wszystko wyklucza, dlatego że to nie jest żadna historia. To jest wszystko mitologia. Prawda? Ale w tej mitologii jednak był ten Korsak. Więc dlaczego Korsak przegrał rywalizację na mit z Rejtanem? Bo nie oszalał. Zginął normalnie, jak Pan kazał, w powstaniu kościuszkowskim, prawda, walcząc na szańcach Pragi, natomiast Rejtan popadł w obłęd i to się dobrze nadaje do opowieści, do długich nocnych Polaków rozmów, prawda, dlaczego polski bohater musiał się tak popaść w obłęd, to jest takie szalone, takie romantyczne, takie namiętne, a tak po prostu zginąć na szańcach Pragi, to też szlachetnie. Ale nie aż tak, żeby wejść do mitologii, prawda? W innej redakcji Niemcewicza mamy taką informację, że Rejtan protestował, wiele godzin leżał, przeklinał Niemców, a potem wstał i poszedł do domu, prawda? Czyli też się dość tak mało dramatycznie to się skończyło, prawda? Poszedł do domu, no bo uznał, że nie trzeba. Henryk Grzewucki w pamiątkach Soplicy, on w ogóle nie mówi o tym, że Rejtan leżał. Nie zgodzili się na konfederację i teraz jest tam Bohuszewicz i Korsak, czyli ciągle ten Korsak się pojawia, ale jeszcze też jest ten Bohuszewicz i mówią tak, nie wyjdzie z tej izby chyba trupami, a na zdradę ojczyzny nie pozwoli. To nie dość, że tu jeszcze trzeci, nikt tam nie leży u Grzewuckiego, natomiast protestują tutaj co najmniej w trzech, ale ciągle pojawia się ten Korsak, o którego się upomina, prawda? Dlaczego polska mitologia zapomniała o Korsaku? No zapomniała dlatego, że nie oszalał. Szujski. Tego tekstu Matejko nie mógł znać, bo jeszcze się nie ukazał, kiedy Matejko malował obraz, ale Szujski wtedy żył z Matejką bardzo blisko, za chwilę się urodziła córka Matejki, Szujski był jej chrzestnym i po prostu w czasach, kiedy Matejko malował swój obraz, Szujski kończył akurat historię XVIII wieku. Musieli o tym rozmawiać i Szujski mówi tak, że tam byli posłowie Rejtan, Korsak, Zaręba i tak dalej, i tak dalej. Ponińskiego w ogóle nie było. I teraz co się stało? Nie miawszy nic w ustach od 7 rano, zszarpany walką, upadł Rejtan. Wiecie Państwo, dlaczego Rejtan upadł, mówi Szujski, wybitny historyk? Bo nie miał nic w ustach od rana. Czyli nie rzucał się, nie protestował na rany Chrystusa, tylko po prostu osłabł. Jakże to wygląda niedramatycznie, prawda? Jakżeż to tak można z braku jedzenia osłabnąć winę narodową. Narodową sprawę trzeba bronić tego dramatycznie, prawda? Więc trzeba się rzucić, trzeba rozerwać szaty. A osłabnąć z niejedzenia? Czy Szujskiemu wierzymy? No, to jest kwestia, wiecie Państwo, to są nierozstrzygalne, długie, nocne Polaków rozmowy. Ale czy bardziej wierzymy Staszicowi, czy bardziej historykowi, profesorowi historii Szujskiemu, prawda? Można o tym dyskutować całymi godzinami. W jednym z już w roku 886 znaleziono taki dziennik z pierwszych 4 dni tego Sejmu i tam jest mowa o tym, że świadek opowiada. Tam mówi o tych, że było ich kilku, Rejtan, Korsak, Bohuszewicz i tak dalej. I oni zostali, to będą okupować izbę, i wychodzący podkomorzy krakowski mówi tak, a siedźcie tam, aż was do kozy pobiorą, prawda? I zostali, i drzwi jednak otwarte były, mówi ten świadek, mnie blisko tychże stojącemu dobrze i widzieć, i słyszeć zdarzyło się. Prawda? Czyli zwróćcie Państwo uwagę, gość stoi koło drzwi, ogląda całą scenę i czego nie widzi? Nie widzi żadnego Rejtana, który się tam przewraca. Oczywiście możemy powiedzieć, to ten wymyślił. Nigdy nie ustalimy, czy Rejtan się tam przewracał. Oczywiście wierzymy, że Rejtan protestował, że robił to szlachetnie, że rozdzielał koszulę, ale to wszystko to jest praca mitu. To całe wyobrażenie, które widzimy, to jest praca mitu. I teraz bardzo szybko na innym obrazie Matejki pojawia się antyrejtan, zwany małpą Rejtana. Tu na pierwszym planie widzimy posła Suchorzewskiego, który protestuje przeciwko uchwaleniu Konstytucji 3 maja i co chce zrobić? Chce zabić swojego syna.
Nie będę o Suchozewskim już mówił, bo nie ma na to czasu, ale Matejko maluje zaraz obraz na Konstytucję 3 maja i pokazuje ofiarowanie, ktoś chce zabić swojego syna na ołtarzu, protestując przeciwko Konstytucji 3 maja, czyli de facto przeciwko temu modelu, przeciwko temu patriotyzmowi, który reprezentował Rejtan, prawda? Ten Suchoszewski był nazwany głupią małpą Rejtana, natomiast figura mitologiczna, do której nawiązuje w tym przypadku Matejko, to jest figura oczywiście ofiarowania Izaaka, prawda? Więc to jest zupełnie inna tradycja i ta małpa Rejtana jest ośmieszona właśnie przez Matejkę i przez również współczesnych. Natomiast sam Tadeusz Rejtan, czyli nie małpa, nie przeszedł do pamięci jako małpa, tylko właśnie jako Tadeusz Rejtan i potem wielokrotnie się przy różnych okazjach pojawiał. I teraz zobaczcie Państwo, zrobimy pewien skok. Mamy muzeum, mamy plakat Solidarności, prawda? Rok 81, środek karnawału, prawda? I Waldemar Wojciechowski maluje plakat i Tadeusz Rejtan walczy o narodową sprawę. Solidarność, prawda? Bardzo dziwnie przypomina tego właśnie wąsacza, prawda, który wtedy, ja te czasy to przepamiętam, wtedy był uwielbiany przez wszystkim. Z czasem zaczęło się coś, co na okładce polityki było nazwane kiedyś wymazywaniem Wałęsy, prawda? Z tego mitu, z tej tradycji rejtanowskiej stał się Rejtan, znaczy Wałęsa do tego zdaniem wielu nie pasuje, więc tutaj ci, którzy widzimy ten Poniński z tą ręką wystawioną, wygląda jak to, jak betonowe czołgi jakieś, prawda, który zaraz rozjedzie tę Solidarność. Prawda? Więc wyraźnie wyglądający na Wałęsę Rejtan z czasem zaczął z tego mitu znikać, prawda? Natomiast w roku 1989 widzimy Rejtana wampira. To jest książka Marianion wobec zła. Popatrzcie, wystarczyło tylko parę pociągnięć pędzla, żeby urosły mu tylko zęby, paznokcie, rozdarło się ciało, uszy szpiczaste, wygląda. Rejtan jest wampirem. Co tu się dzieje z tym narodowym mitem? No, Maria Janion tłumaczy, że istnieje w Polsce taka ciemna strefa polskiego patriotyzmu, gdzie jest obłęd, gdzie jest sakrum, gdzie jest szaleństwo, gdzie jest wyniosła godzina i mówi tak, powstańcy listopadowi, powstańcy styczniowi, obrońcy Westerplatte, powstańcy wileńscy, warszawscy, kopalnia Wujek, oni wszyscy umierali z tragicznym poczuciem honoru i z tragiczną świadomością umierania. I że ich patronem, jakby archetypem tego modelu jest właśnie Rejtan, mówi Janion. I to się nazywa, ona to nazywa polskim szaleństwem. Po prostu Rejtan żąda krwi. Zapada noc, zwróćcie Państwo uwagę, on się przebudził, prawda, jest gotowy, on śpi. Są takie momenty w naszej historii, że Rejtan śpi, ale są takie momenty, że Rejtan się przebudza i niestety żąda krwi, mówi Janion. To znaczy umrzyjcie, górnicy, umrzyjcie, powstańcy warszawscy, umrzyjcie, prawda, bo ja tego potrzebuję, bo jestem wampirem, prawda? Czyli można opowiedzieć historię Polski jako historię wampiryzmu. Polska jest wampirem, a ich patronem, archetypem jest Tadeusz Rejtan. Ten biduś 38-letni, który podobno szklanką się gdzieś tam pokaleczył, nie wiadomo czy od środka, czy od zewnątrz, prawda? Jak Maria Janion ogłosiła, czy napisała tekst zatytułowany Zmierzch paradygmatu, w niedalekim czasie, gdy ten tekst właśnie wobec zła i stwierdziła właśnie, że na naszych oczach niejako kończy się romantyczny paradygmat, prawda? Czyli jakby wychodzimy na wolność, zmienia się i oczywiście musiał się Rejtan zmienić, prawda? Bo jak się zmienia polska historia, Rejtan się zmienia, ale Rejtan nie umiera nigdy, bo on jest jak James Bond, prawda? Więc oczywiście pojawia się w roku 2005, pojawia się na rysunku Gawłowskiego. Andrzej Olchowski pisze tekst Nie uśmiercajmy traktatu. Chodzi oczywiście o traktaty europejskie. Rejtan, który wygląda jak James Dean albo Cybulski, prawda, walczy o Polskę, ale teraz na piersiach jest Unia Europejska. Być Polakiem, mówi ten Rejtan, to znaczy być Europejczykiem. Zresztą wracając do Soplicowa na początku, wiemy, że polskie Soplicowo, centrum polszczyzny zakorzenione jest właśnie tu. Tu, w tym miejscu, które Rejtan ma na piersiach, prawda? Więc walczyć patriotyzm, mówi ta wersja Rejtana, nie polega na tym, żeby się rzucać bez sensu czy z sensem, z głodu czy nie z głodu, tylko żeby walczyć o wartości europejskie, prawda?
Święto bez handlu. Tadeusz Rejtan walczy, żeby w niedzielę nie handlować. Prawda? A więc na wózku z Biedronki jest wywożony. Prawda? Trwa dyskusja o to, czy sprzedawać, czy nie sprzedawać w niedzielę. Tadeusz Rejtan obecny. Prawda? Nie pozwala. I teraz nie wiadomo, czy on nie pozwala na to, nie handlujmy, czy nie pozwala, żeby nam zakazywać handlu. Prawda? Ale jedno jest pewne, że do biedronkowego wózka go wsadzono. Po to, żeby protestował biedny ten, co się podobno tą szklanką pokaleczy, prawda? Jaki kraj, taki superbohater, prawda? Taki superman. To pokazuje, że być może Janan ma rację, czy miała rację przez moment przynajmniej, że chyba ten zmierzch paradygmatu romantycznego, bo ten Rejtan, popatrzcie, on już nie umiera tak dramatycznie, nie, zęby mu nie rosną, prawda? On nagle zaczyna się zajmować takimi żartami, jest bohaterem memów, superman, prawda? Czyli hurra, stajemy się normalnym krajem, prawda? Unia Europejska, Superman, prawda? Walczmy, czytaj polską literaturę, mówi, nie po to tyle lat walczono, żebyś czytał Zmierzch, prawda? Protestuje Rejtan, jak to bardzo wszystko zelżało, prawda? Luxmed, klinika, panie doktorze, źle się czuję, grypę mam, może coś i kaszle, prawda? Lekarz, cudowna ręka, leczy go, prawda? Medycyna jest sztuką. Rejtan cały czas żyje, może czasem choruje, jak się okazuje, ale choruje tak lekko. To nie są jakieś covidy, prawda? To jakaś lekka grypa, przeziębienie, ale lekarz z Luxmedu go uleczy, ponieważ medycyna jest sztuką. I tym razem Rejtan potrzebny jest jako przedstawiciel, czy powiedzmy wytwór sztuki, po to, żeby można było go przebadać. To nie jest dramatyczny wampir. To nie jest Wałęsa leżący u progu, broniący przed stanem wojennym, prawda? To nie jest nic z tych rzeczy. To jest facet, który się przeziębił i idzie do lekarza, tak jak to się dzieje w normalnym kraju, prawda? Trwało to, już będę teraz kończył, nie macie się Państwo, trwało to do roku 2010, dokładnie. Wtedy zdarzyło się w Polsce coś, co rozbiło nasze społeczeństwo i czego ślady obserwujemy do dzisiaj. Wydarzyła się oczywiście katastrofa smoleńska. Wokół katastrofy smoleńskiej powstają nowe mity. Zwróćcie Państwo uwagę, że zależy kto z kim rozmawia. Jedno jest pewne, spadł samolot. Natomiast toczy się spór o opowieść, o narrację. To znaczy, czy on to był zamach, czy to nie był zamach, czy to był wypadek komunikacyjny, czy oni tam umarli, czy oni tam polegli, prawda? I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że w zależności od tego, kto jakiego języka używa, tak tę historię opowiada. Ta historia nie istnieje jako fakt historyczny, jak się okazuje. Znaczy dla jednych istnieje, dla innych nie. Ona istnieje jako opowieść. Niektórzy mówią, że jest to mit założycielski dla pewnego typu myślenia o Polsce, prawda? To wydarzenie spowodowało, że Rejtan zmartwychwstał po raz kolejny, ale już nie jest supermenem. Nie walczy o to, żeby nie czytać głupich książek, prawda? Nie walczy u lekarza, bo się przeziębiłem, tylko ten Rejtan teraz leży na krakowskim Przedmieściu. I zobaczcie Państwo, pamiętacie te sceny znakomicie na pewno. Mamy krzyż z krakowskiego Przedmieścia, mamy Pałac Prezydencki w tle, mamy nowego Rejtana. W tej roli występuje Jarosław Kaczyński, ale popatrzcie, mamy też zdrajców po drugiej stronie. Prawda? Widzimy Poniński, to jest teraz Komorowski. Szczęsny Potocki, to jest Tusk. Tutaj Radziwiłł, panie kochanku, to jest Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jest też ówczesny przywódca SLD. Wisi caryca Katarzyna, prawda? Natomiast tu w loży siedzi Władimirowicz Putin, prawda? I teraz to jest opowieść o tym, co się stało. A co się stało? Zdrada, walka o krzyż, skończyły się żarty, skończyło się chodzenie Rejtana do przychodni, skończyła się walka o to, żeby nie czytać książek typu Zmierzch. Zaczęła się walka na noże pomiędzy dwiema frakcjami, niektórzy mówią pomiędzy dwoma plemionami. Nazywajmy to jak chcemy, ale jedno jest pewne, Rejtan do tej pory raczej łączy. Natomiast teraz zaczyna być zawłaszczany przez pewne strony. Nasz jest Rejtan. Nie, nasz jest Rejtan. Czyli stała się nasza Polska i druga Polska nasza się stała. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, trzeba powiedzieć skąd pochodzimy, trzeba powiedzieć kim jesteśmy i trzeba powiedzieć po co żyjemy. Więc po co robimy? Mity. Mity są potrzebne. Jak stare mity nie wystarczają, tworzymy nowe. Ale niektóre mity, jak Rejtan, one żyją zawsze, bo Rejtan jest superbohaterem, bo Rejtan jest jak James Bond, prawda? Jarosław Marek Linkiewicz napisał książkę Rejtan, upadek Polski w 2013 roku i on w tej książce pisze, mówi tak, że zdrajcy są między nami. Sękaty kostur Ponińskiego stuka w chodnik krakowskiego Przedmieścia od 300 lat. Tam Rynkiewicz opisuje, że to, co się dzieje na krakowskim Przedmieściu,
to jest po prostu, tam cały czas Poniński żyje, on tam chodzi i się cieszy, że ludzie się śmieją z krzyża, że to jest właśnie kolega tych, którzy zamordowali nam prezydenta i tak dalej. I on mówi, wszyscy zdrajcy, będą kwity opublikowane i wszyscy się dowiedzą, ile płaciły wam opcje potencji. Jakie potencje i komu płaciły? Rynkiewicz to wyjaśnia w wywiadzie, którego udzielił w Tygodnikowi w Sieci w 2013 roku, gdzie znowu pojawia się Tadeusz Rejtan. Po tym tytule Od zaborów do Tuska macie Państwo odpowiedź, kim jest, kto, po czyjej stronie jest Rejtan, prawda, i kto jest zdrajcą, kto jest dzisiejszym Ponińskim i że jest w Polsce, czyli jest prosta linia pomiędzy, mówi Rymkiewicz, prawda, że pomiędzy od Tuska do Komorowskiego, od Rejtana, prawda, od Ponińskiego, to są wszystko, mamy tutaj, to jest cały czas nasza tradycja, to są te głębokie korzenie, tylko jedni są po tej stronie, gdzie Polska, a inni z tej polskości są wykluczani. Mówiłem na początku, że mitem świetnie można włączać ludzi, ale mitem można też świetnie wykluczać. Zwróćcie Państwo uwagę, Rymkiewicz pisze w tym wywiadzie tak. Przekonanie, że zwierzęce skłonności naszych sąsiadów należą do przeszłości, jest błędne. Zwróćcie też Państwo uwagę na ten język, prawda? I mówi tak. Ta stopniowa likwidacja polskości, z którą teraz mamy do czynienia, on to mówi w kontekście Unii Europejskiej, to nie jest tutejszy pomysł, czyli nie my Polacy to robimy. To jest wszystko wymyślone gdzie indziej, a realizowane przez Polaków, którzy gardzą Polską i nie chcą być Polakami. I teraz z tej układki my wiemy, kto nie jest Polakiem, a kto jest Polakiem. Do tej pory było miło, fajnie i przyjemnie z Rejtanem. Skończyło się. Teraz jest tak, że Rejtan nie łączy. On dzieli na śmierć i życie, a raczej tylko na śmierć. Na jego klatce piersiowej nie ma już Marii, prawda? Jest fragment samolotu z Podsmoleńska, ten symbol lotnictwa oczywiście pogięty, prawda? To jest to, do czego, do momentu, do którego doszliśmy. I jest taki rysunek Marka Raczkowskiego, który chyba najlepiej pokazuje ten problem, prawda? Czy Polska jest podzielona na pół? Tak, nie. To jest moment, w którym się znaleźliśmy, i to jest moment, do którego, czyli możemy jakby prześledzić kilkaset lat polskiej historii i zobaczyć, jak Rejtan żyje, jak jest wykorzystywany i to się dzieje na naszych oczach. Dlatego zdecydowałem się mówić o tej figurze długiego trwania, bo Rejtan jest naprawdę superbohaterem. Jaki kraj, taki superbohater. Czy on umarł, czy jakby, czy problem Rejtana skończył się tu właśnie na Smoleńsku? Nie, on jest ciągle używany, prawda? Widzimy Tygodnik Powszechny z 2015 roku, Agatę Billig-Robson, intelektualistkę liberalną, przez jednych uwielbianą, przez drugich nienawidzoną, i ona ma Rejtana na swojej koszulce i mówi o tym, że pisze o samobójstwie polskich elit, prawda, i o tym, że są ogłupiani przez media i odrzuceni przez lud, prawda, elity, lud, leżymy Rejtanem, kto jest Rejtanem, prawda, ciągle to jest wykorzystywane. Natomiast ostatnie wcielenie Rejtana, które znalazłem niedawno, prawda? To jest Rejtan, który broni polskiej konstytucji, prawda? Tym razem to są, można powiedzieć, ta druga strona, prawda? Tam jak mieliśmy Rejtana, który bronił prawdy o zamachu smoleńskim, teraz mamy Rejtana, który broni konstytucji przeciwko tej Polsce drugiej, która uważa, że konstytucja nie jest łamana. Więc zwróćcie Państwo uwagę, Rejtan ciągle jest w dyskursie i teraz oczywiście z tym rysunkiem się nie zgadza jedna Polska. Z tym rysunkiem zgadza się jedna, ta druga część. Z poprzednim, gdzie był Smoleńsk, odwrotnie, prawda? Rejtan przestał nas łączyć. Teraz, skoro rozpadliśmy się na dwa narody, jak się okazuje, i nie wiem, czy to się uda skleić, może się uda, prawda? Co będzie potrzebne do klejenia? Do klejenia będzie potrzebny też Rejtan. Znaczy Rejtan nie może się opowiadać po żadnej z tych stron, jeśli chcemy tutaj wszyscy razem żyć, prawda? Czyli musi się wydarzyć coś takiego, co spowoduje, że Polacy się zjednoczą i wtedy przysięgam Państwu, że na scenę dziejów znowu wkroczy Rejtan i jeszcze tylko nie potrafię Państwu powiedzieć, co będzie miał na tej, pod tą bluzką, bo miał różne rzeczy, jak widzicie. Być może, że któregoś dnia będzie miał tam coś takiego, z czego się wszyscy ucieszymy, a nie tylko niektórzy. Szanowni Państwo, przepraszam bardzo, godzinę 10, bardzo przepraszam, że to tak długo trwało. Chciałem się streszczać, ale jak zwykle mi nie wyszło. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Serdecznie Państwa pozdrawiam z wszystkich miejsc, gdzie Państwo przebywacie.